Hello, my dear students! Witam serdecznie, drodzy uczniowie. Dzisiaj kolejna lekcja przed nami w poniedziałek. Zapraszam serdecznie. So please, open your notebooks, write lesson and topic for today. And today's topic, what's a great film? On page 92 in your books. So please open your books as well on page 92. What a great film in Polish? Co za wspaniały film, okay? So today we're gonna talk about films and movies, alright? Page 92 in your books, alright? And now we're gonna start with exercise 1. Rozpoczniemy od zadania pierwszego. I tylko i wyłącznie rozgrywkowo taką na rozmowę, prawda? Answer the question. Trzeba będzie odpowiedzieć, zastanowić się nad pytaniami. What was your favorite cartoon when you were a child? Czyli kiedy byliście malutcy, malutcy, jaka była wasza ulubiona bajeczka? Have you ever watched the cartoon in the picture? Czy kiedykolwiek widzieliście tą bajkę, którą mamy tutaj na obrazku? What are the names of the cartoon characters? Choose the names from the box. I jak się nazywają ci bohaterowie tej bajki? No i mamy Benny and Lenny, Bolek and Lolek, Jacek and Placek, Jim and Jam, Tim and Mickey. Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta i doskonale wiecie, bo myślę, że oglądaliście Bolka i Lolka. Chociaż no, ja na pewno oglądałem w młodości. Ok, no i troszeczkę więcej o Bolku i Lolku dowiemy się z zadania drugiego. Więc tutaj będzie blok, który będzie trzeba sobie przeczytać, moi drodzy. No i zobaczcie, że mamy tutaj nawet figury Bolka i Lolka, tak? Ok, so my new name is Bolek. Something funny happened to me when I was in Cuba last summer. I was going by taxi with my friend in Havana. I'm taller and slimmer than him. When we thought the taxi driver were Polish, he looked at us for a second and said, Bolek and Olek, welcome to my taxi. We laughed, but honestly, I was shocked. I had no idea that this classic Polish cartoon was popular abroad, even in Cuba. The truth is that in 1970s and 1980s, the cartoon about the two brothers was on TV in over 60 countries, sometimes under a different title. In the English version, the brothers' names were Benny and Lenny, or Jim and Jam. The birthplace of Bolek and Lolek is a film studio in Bielsko-Biała. It made over 150 episodes of the cartoon. The two boys are over 50 years old now, but they still have young fans. Cartoon characters never get old. Take Mickey Mouse, he's about 90 right now. If you meet Bolek and Lolek fans abroad, you can invite them to Bielsko-Biała for a photo session in front of the boys' statue. Okej, okay. Cały ten blok, który tutaj macie, moi drodzy, opowiada nam o Bolku i Lolku. Jak widzicie, jest obrazek po prawej stronie, na którym widać nawet figurki Bolka i Lolka, które zostały wybudowane i wykonane i postawione w Bielsko-Białej, czyli w miejscu, gdzie Bolek i Lolek powstali, tak, narodzili się. No i tutaj mamy naszego narratora, który opowiada nam o tym, że był w ostatnie lato, w ostatnie wakacje na Kubie. To jest taka wyspa daleko od nas. No i jechał sobie taksówką razem ze swoim przyjacielem w Hawanie, czyli w stolicy Kuby. No i on jest wyższy i szczuplejszy niż ten jego kolega, więc kiedy weszli do taksówki i powiedzieli, że są Polakami, no to ten spojrzał na nich i powiedział, o, witamy Bolka i Lolka, tak? Bo widzicie, że Bolek i Lolek właśnie takie byli budowy. Oni zaczęli się śmiać, ale byli w szoku, ponieważ nie wiedzieli, że polskie bajki są popularne za granicą, nawet w Kubie. Nawet na Kubie. No i prawda jest taka, że w latach 70. i 80. Ta kreskówka o tych dwóch braciach była nadawana w 60 krajach. No i czasami pod innym tytułem, nie zawsze pod Bolek i Lolek, ale czasami pod Benny and Lenny albo Jim i Jam, tak? Dlatego też mieliśmy takie nazwy tutaj w tym zadaniu pierwszym. No i miejscem narodzin, tak jak powiedziałem, Bolka i Lolka jest Bielsko-Biała. W studio filmowym w Bielsko-Białej. Powstało ponad 150 odcinków tej kreskówki. No i ci chłopcy teraz w tych latach, w których żyjemy, mają już po 50 lat, tak? No ale dalej mają młodych fanów na całym świecie. No ale takie kreskówki się nigdy nie starzeją. Na przykład Myszka Miki ma już 90 lat w tym momencie. No i jeżeli spotkacie fanów Bolka i Lolka z zagranicy, można ich zaprosić do Bielsko-Białej na sesję zdjęciową przed właśnie tymi posągami, przed statuami, tak, które postawiono im właśnie w Bielsko-Białej, jak widzicie. Ok? No i to jest właśnie o tym był ten tekst. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiały i mam nadzieję, że ogarnięty i daliście sobie radę. Dobra, no i teraz musicie, moi drodzy, samodzielnie jeszcze raz przeczytać ten tekst i znaleźć informacje, odpowiedzi na pytania w zadaniu trzecim. So please write down exercise 3. Zapisujemy sobie zadanie trzecie. Question 1, 2 and 3, trzy pytania, na które nie można odpowiedzieć tylko tak lub nie, tylko trzeba znaleźć konkretne odpowiedzi, ok?
stopujemy film, szukamy odpowiedzi. Ok, mam nadzieję, że zrobiliście. So let's start. Why did the taxi driver call the blogger and his friend Bolek and Lolek? In how many countries did children watch the Polish cartoon? Where is the statue of Bolek and Lolek? And the answers are... number one, because they looked similar to the cartoon characters. Tak? Czyli dlaczego taksówkarz nazwał blogera Bolkiem, a jego przyjaciela Lolkiem? Ponieważ wyglądali podobnie, tak? W ilu krajach można było oglądać tą kreskówkę? W ponad 60, in over 60 countries. And the last one, gdzie stoi posąg Bolka i Lolka? In Bielsko-Biała, Bielsko-Białe. Ok? Those are the correct answers. Stopujemy, przepisujemy, jeżeli nie mieliście. I lecimy dalej. No i mamy tutaj zadanie czwarte. Read the post, jak mówię w dem. Mamy tutaj zadanie czwarte, którego nie będzie trzeba zapisywać, tylko przeczytać sobie, tak? I czy się z tym zgadzamy? There aren't many good Polish films for young people. And number two, the Oscars are for adults. What about the young audience? I don't know where to find films that are good for someone at my age. Czyli pierwszy post od Marty, która ma 14 lat, mówi, że nie ma w Polsce zbyt dużo fajnych filmów dla młodych osób. Natomiast Kuba, który ma 13 lat, mówi, że Oscary są dla dorosłych. A co z młodą, z młodzieżową widownią? Nie wie, gdzie znaleźć jakieś fajne filmy dla kogoś w jego wieku. No i co byście mogli poradzić, tak? No, myślę, że Oscarów są rzeczywiście dla filmów dla dorosłych, takich poważnych filmów, ale gdzieś tam jest jakieś MTV, coś tam, awards chyba, dla jakiegoś tam młodego aktora. Coś mi się wydaje, że to są takie chyba nagrody. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę w komentarzach. Tak mi się wydaje, że coś takiego jest. A czy jest mało filmów dla młodych osób? No nie wiem. Jeżeli znacie jakieś fajne filmy dla młodych osób, można wypisać w komentarzu. Z chęcią obejrzę bądź puszczę mojej Zuzance małej. Także proszę bardzo, jeżeli macie ochotę, to wypiszcie. Ok, i lecimy dalej. Listen to Marta and complete the gaps in the sentences. Write the answers in your notebooks. No i moi drodzy, mamy tutaj za chwilę do posłuchania. Będzie do was mówiła Marta. No i trzeba będzie, będzie nam mówiła o festiwalu Ale Kino, który odbywa się w Polsce. Trzeba będzie uzupełnić zdania, tak? Brakującymi słowami. Ok? So please, listen. Zapisujemy sobie zadanie piąte, słuchamy nagrania i uzupełniamy, tak, brakującymi słowa. Listen, please. Every year, me and my friends from the school film club go to the Ale Kino Festival. Its official name is the Ale Kino International Young Audience Film Festival. It takes place in my hometown, Poznań, and it's the biggest festival of films for children and teens in Europe. The two best films, one for children and one for teenagers, get the main award of the festival, the Golden Goats. The goats are the symbol of Poznań. The festival is very popular with young film fans. It's a great place to watch the best films for people our age and to learn how to understand them. If you can't visit the festival, you can always go to its website and check what films you should see. Ok. Jeżeli nie starczyło wam posłuchanie tylko raz, to cofamy o te 55 sekund, tak? I słuchamy jeszcze raz. No i uzupełniamy brakującymi słowami. Stopujemy film. Ok? Dobra, mam nadzieję, że macie zrobione. Let's go. Number one. Ale Kino is an international film festival for a young audience. Czyli festiwal Ale Kino jest międzynarodowym festiwalem dla młodej widowni. Young audience. It takes place in Poznań every year, czyli co roku odbywa się w Poznaniu. It's the biggest festival of films for children and teens in Europe, czyli jest to największy festiwal dla dzieci i młodzieży w Europie. No i the two best films get the main award of the festival, the Golden Goats, czyli dwa najlepsze filmy otrzymują główną nagrodę festiwalu, złote koźlęta, tak? Dlaczego? Ponieważ koziołki, tak, to symbol Poznania, które się tam na rynku stukają, prawda? No właśnie. Ok. I to były poprawne odpowiedzi. Mam nadzieję, że mieliście wykonane je bardzo dobrze. Ok? Ok. Zadanie szóste sobie, moi drodzy, odpuścimy. Przejdziemy do zadania siódmego. Do the Oscar quiz in Perth, write the answers in the notebook. Czyli tutaj zrobimy sobie quiz o Oscarach. Tak? Jeżeli ktoś nie wie, Oscary to są takie nagrody, które dostaje się za filmy
No to jest chyba najwyższa nagroda na świecie, jaką można dostać za reżyserię, za bycie najlepszym aktorem i tak dalej, prawda? No i mamy tutaj Polish Oscar Quiz, czyli quiz o polskim Oscarze. Mamy tutaj chyba pana Wajdę, z tego co widzę. I panią, to jest reżyser Wajda, natomiast tutaj mamy aktorkę. O Jezu, jak ona się nazywa? No ale takiego starszego pokolenia, pewnie zaraz będzie o niej mowa. A jak sobie sobie jakoś przypomnę. Jezu, Janda, Krystyna Janda. No przecież Krystyna Janda, dobra, Janda, Boże. Jak mogę zapomnieć Krystyny Jandy? No, Andrzej Wajda i Krystyna Janda, dokładnie. Aktorka, natomiast no też reżyserka chyba. No i Wajda, reżyser. Może kojarzycie Andrzej Wajda. Myślę, że na pewno kojarzycie. No dobra. No i teraz, moi drodzy, odpowiadamy na pytania. Czy te zdania są prawdziwe, czy fałszywe? A za chwilę posłuchamy, tak? Czy mieliście rację? Okej. Polish artists have only won 5 Oscars. Czyli polscy artyści wygrali 5 Oscarów. Tylko 5 Oscarów. Prawda albo fałsz? No, wy zaznaczcie, jak uważacie wy, dobra? Poles have never got an Oscar for best animated short film. Czyli Polacy nigdy nie dostali Oscara za najlepszy krótki film animowany. Okay? Roman Polański is the first Polish director to win an Oscar. Czyli Roman Polański jest pierwszym polskim reżyserem, który wygrał Oscara. Dostał Oscara. Dobra. 4. Andrzej Wajda got an Oscar for his film Katyń. Andrzej Wajda dostał Oscara za swój film Katyń. Ida is the first Polish film to get an Oscar for the best foreign film. Ida jest pierwszym polskim filmem, który dostał Oscara za najlepszy film obcojęzyczny. I tu mamy reżysera Idy. Okay? Czyli chyba dostał, skoro powiedziałem, że to reżyser Idy stoi z Oscarem, tak? Okej, okay. To co, posłuchamy chyba, nie? Czy mieliście rację, czy nie? Listen to the recording and check the answers. O, a gdzie jest nagranie? Nie ma nagrania? Bardzo nieładnie, że nie dali nagrania, moi drodzy. Ale mogę wam powiedzieć w sumie. Chyba. Mogę wam powiedzieć. Dobra, poszukamy razem, prawda? Z tego co wiem, jeżeli chodzi o zdanie piąte, to na pewno jest to prawda, tak? Jest to Ida dostała, jest pierwszym filmem, który dostał Oscara za najlepszy film obcojęzyczny. Andrzej Wajda nie dostał Oscara chyba za Katyń, dostał Oscara za, czyli to jest fałsz, dostał Oscara za ogólną twórczość. Tak mi się coś wydaje, ale sprawdzimy. Andrzej Wajda, Oscar. Został nominowany za Katyń, aczkolwiek nie dostał Oscara za Katyń, tylko dostał za ogólną. Zobaczcie, ile miał nominacji. 4 razy był nominowany do Oscara, ale dostał Oscara prawdopodobnie za ogólną działalność artystyczną. Andrzej Wajda. Tak. Nagrody, wyróżnienia. Zobaczcie, mnóstwo nagród, tak, i wyróżnień. Także naprawdę mnóstwo, tak. W 2000 roku za całokształt działalności filmowej został wyróżniony honorowym Oscarem. Dokładnie, o tym właśnie mówiłem. Dobra, więc to piąte to będzie prawda, a czwarte to będzie fałsz. Roman Polański, pierwszym polskim reżyserem, który wygrał Oscara. Nie wiem w sumie, szczerze mówiąc. Zaraz się dowiemy. Roman Polański, Oscar. Laureat Oscara w 2003 za Pianistę, tak? Czyli w sumie nie był pierwszym, ponieważ pierwszym reżyserem był Wajda, prawda? Chyba że, jeżeli chodzi o film. No. Był drugi. Dobra, czyli fałsz. Polska w Neve got an Oscar for Best Animated Short Film. Polacy nigdy dostali Oscara za krótki film, za najlepszy krótki film animowany. Nie dostali nigdy Oscara. No i polscy artyści wygrali tylko 5 Oscarów. To jest, moi drodzy, chyba prawda. Ile Oscarów mają Polacy, polscy artyści? O, ile Oscarów mają polscy artyści? Ciekawe.
Bozie. Zgadzam się. 36 artystów urodzonych na terenie obecnej lub przedzabiorowej Polski zdobyło łącznie ponad 60 Oscarów, moi drodzy, czyli jest to fałsz. Okej, okay. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości. Ciekawe, dlaczego nie było nagrania. Muszę to sprawdzić. Okej, okay. Thank you very much for today. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. See you next time. Goodbye.